Witajcie, zapraszam do testu gimbala Feiyutech AK2000. Gimbale to tematyka filmów, która jest dla mnie taką trochę odskocznią od recenzowania smartfonów, natomiast w tym wypadku raczej nie mogę występować w roli eksperta, dlatego prośba do Was, abyście traktowali ten film bardziej jako formę zaprezentowania wrażeń zwykłego użytkownika. Do testów dostałem zestaw, który zawiera oczywiście gimbal, a do tego mam jeszcze moduł Follow Focus, natomiast tego gimbala możemy również nabyć w zestawie Grip Kit, a to oznacza, że dostajemy wtedy uchwyt dwuręczny w formie klatki. Tego typu dodatek na pewno bardzo dobrze się sprawdzi, jeżeli chcemy nagrywać dłuższe filmy. Co dostajemy w pudełku? Mamy oczywiście kabel micro USB, 4 akumulatory, każdy po 2200 mAh. Do tego oczywiście ładowarka, otrzymujemy także komplet mocowań wraz ze specjalnym wspornikiem do większego obiektywu. W zestawie znajdziemy również płytkę montażową w standardzie Manfrotto, to na plus, przewody spustowe do Sony, Canona, a także Panasonica. Na plus obecność również mini statywu, który bardzo pomaga w kalibrowaniu gimbala. Mamy również walizkę do transportowania całego zestawu. Feiyutech AK2000 jest dedykowane do kompaktów bez lusterkowców bądź lustrzanek. Maksymalny udźwig to 2800 g, natomiast masa gimbala wynosi nieco ponad 1200 g bez baterii. Kwestia wykonania wypada tutaj naprawdę rewelacyjnie. Cały gimbal został wykonany z matowego metalu. To powoduje u nas wrażenie mega solidności tego sprzętu. Na dole gimbala umieszczono także złącze 1/4 cala, co oznacza, że możemy go zamocować na dowolnym statywie, czy też monopodzie. Co prawda uchwyt nie został tutaj jakoś specjalnie wyprofilowany pod kątem dłoni, natomiast pokrywa go dookoła gumowy element, również wtedy wszelkie przyciski funkcyjne są w zasięgu naszego kciuka, dlatego ergonomia użytkowania wypada tutaj naprawdę bardzo dobrze. Oczywiście Feiyutech AK2000 to gimbal trzyosiowy, czyli musimy wykonać kalibrację razem z aparatem dla każdej osi osobno. Proces kalibrowania jest całkiem łatwy, większość użytkowników powinna sobie z tym poradzić bez żadnego problemu. Natomiast polecam zrobić sobie takie jakby wyjściowe ustawienie aparatu razem z obiektywem, do tego porobić sobie zdjęcia podziałki przy każdej osi, tak abyśmy potem na przykład w terenie mogli bardzo szybko ponownie wykonać kalibrację. Wspominam o tym dlatego, że kiedy chowamy gimbala do walizki, to niestety musimy przywrócić ustawienie każdej osi do ustawienia domyślnego, no i wtedy nasza kalibracja po prostu przestaje istnieć. Dlatego moje rozwiązanie w postaci zdjęć może być bardzo proste, ponieważ możemy potem szybko właśnie do poprzedniego ustawienia powrócić. Polecam także rzucić okiem na film Feiyutecha, tam cały proces kalibrowania został bardzo fajnie pokazany. Na plus to, że AK2000 może dobierać w sposób automatyczny moc silników, ale też możemy to wykonać manualnie. Na pokładzie różne tryby pracy, panoramowanie, blokada, wtedy obracanie na każdej osi pozostaje w wybranym ustawieniu. Do tego śledzenie, także możemy uruchomić śledzenie w każdej osi. Mam również szybką reakcję, polega to na tym, że aparat podąża za ruchem obrotowym uchwytu, ale tym samym zachowuje stałe położenie do linii horyzontu. Mamy również autopanoramowanie, można wybrać zakres czasu, a także ruchu i dzięki temu tworzyć bardzo fajne timelapsy. Do tego tryb selfie, w czasie nagrywania można obrócić aparat o 180 stopni. W tym roku zaimplementowano dwa doskonałe feature'y. Odnoszę tutaj się oczywiście do poprzednika, czyli A2000. Mamy dotykowy ekran, bardzo poprawia użytkowanie gimbala, możemy tam zobaczyć poziom naładowania baterii, do tego też w jakim trybie pracy znajduje się gimbal, ale też można tym samym dokonywać zmiany ustawień gimbala. Tego typu ekran pokazuje również informacje na temat połączenia Bluetooth oraz Wi-Fi, co ważne, kiedy podłączymy gimbala po Wi-Fi do naszego aparatu, to z poziomu AK2000 możemy zarządzać podstawowymi ustawieniami aparatu. Druga bardzo ciekawa rzecz to pokrętło funkcyjne, może ono tak naprawdę pełnić wiele różnych funkcji. Za jego pomocą możemy sterować naszym aparatem, ale również można sterować tym elementem każdą z osi gimbala. Czas pracy deklarowany przez Feiyutech wynosi do 12 godzin, u siebie uzyskałem jednak około 10 godzin pracy, co i tak jest bardzo dobrym wynikiem, natomiast powodem tego może być używanie Follow Focusa. No właśnie, przechodzimy do Follow Focusa. Na pewno to jest rzecz warta do kupienia, szczególnie jeżeli planujemy robić dużo ujęć, gdzie pole ostrości może się zmieniać. Dzięki temu przebitka wygląda od razu dużo lepiej, komunikacja z gimbalem odbywa się za pomocą przewodu USB-A do USB-C. Konfiguracja Follow Focusa jest bardzo
bardzo prosta całość, mocujemy na gorącą stopkę, oczywiście mamy pole manewru. Moduł możemy dowolnie przesuwać, tak aby dostosować to do obiektywu. Na tyle została zawarta także instrukcja tego, jak wybrać punkt początkowy oraz końcowy ostrzenia. Naciskając dwa razy na przycisk konfigurujemy początek, natomiast trzykrotnie punkt końcowy. Do dyspozycji mamy aplikację Feju On, komunikuje się ona z gimbalem za pomocą Bluetootha. Możemy tam dokonywać zmiany ustawień gimbala, na przykład mocy silników. Możemy zdalnie sterować gimbalem oraz decydować o jego trybie pracy. Tymczasem zobaczmy nagrania testowe. Jeżeli kalibracja została poprawnie wykonana, to raczej problemów z pracą gimbala nie będzie. W tym wypadku oczywiście sprawdza się stara zasada, aby w czasie operowania gimbalem chodzić na lekko ugiętych nogach, a także chodzić w miarę powoli. W moim przypadku zauważyłem, że pomimo dobrej kalibracji aparat jakby delikatnie falował, natomiast zdarzało się to sporadycznie. Przechodzimy do podsumowania. Feiyutech AK2000 to bardzo dobry gimbal. Zadowolony jestem, że wiele aspektów poprawiono. Do tego mamy dotykowy ekran, doskonały czas pracy, fajne wykonanie, kalibracja też jest całkiem prosta. Mogę Wam naprawdę gorąco polecić tego gimbala. Sama cena też jest niezła do tego, co to urządzenie oferuje. Dzięki za obejrzenie. Zostawcie łapkę w górze, jeżeli się podobało. Do zobaczenia.